No to jedziemy, zaczynamy. Witam. Kolejny filmik z cyklu Zrób to sam. Lub z koleżanką. Ze swoją koleżanką w garażu, tak? Dzisiaj nas jest trzech, wspomaga nas koleżanka Gabrysia tutaj bardzo, bardzo fajnie, także myślę, że filmik będzie super. No i oczywiście kolega Max, kamerzysta numer jeden i fan Audi. Bez niego ten film oczywiście by nie powstał. Powstaje częściowo też pod moim natchnieniem i pod natchnieniem Gabrysi. Dzisiaj zajmiemy się rozbiórką popychacza hydraulicznego. Jeżeli mamy zabytkowe auto, na przykład 20-paroletnie i zaczyna któryś popychacz klepać, załóżmy, że poprzedni właściciel niezbyt często olej zmieniał, no może się tak zdarzyć, że popychacz taki się zatnie, zapiecze, zakleszczy przez na przykład brudny olej. No i można taki popychacz rozebrać, dokładnie go wyczyścić i chcieliśmy coś takiego właśnie teraz pokazać. Ale najpierw, żeby praca dobrze szła, to trzeba gadło przepłukać winem. Takim bezalkoholowym oczywiście tutaj. O. No to zdrowie wszystkich widzów, no i oczywiście moich kompanów. Którzy nie piją. Dobrze, żeby taki popychacz rozebrać, to trzeba nim mocno uderzyć w jakiś masywny klocek. Może to być klocek, najlepiej klocek drewniany. Może być również kloc aluminiowy, bo aluminium jest na tyle miękkie, że nie uszkodzi nam stalowej tej krawędzi tu stalowego popychacza. No próbujemy. O, wyszło. Wyszedł nam środek popychacza. Klocek już nie będzie potrzebny. Jak widzimy, olej w tym popychaczu jest dość mocno brudny, że wręcz taka zupa, o, aż kapie. Tu bym chciał zaznaczyć, że olej do popychacza jest dostarczany tutaj przez ten otwór. I tutaj jest olej dostarczony pod ciśnieniem i jako tako on tylko dopływa do popychacza, ale nie wypływa z niego nigdzie. Że po prostu popychacz w środku jako tako nie jest olejem płukany. I tu niesamowicie ważna jest częsta wymiana oleju. Jeżeli to zaniedbamy, olej mamy brudny i tu jakieś farfocle się dostaną, to po prostu popychacz jest tak precyzyjnie wykonany, że może nam się zatrzeć i nie będzie nam kasował luzu. No jeżeli coś takiego się stanie, no to wiadomo, no olej trzeba wymienić, no i najlepiej wszystkie popychacze porozbierać i wyczyścić. No i zobaczyć, czy nie są zapieczone. Może najpierw to wytrzemy z tej zupy brudnej. Dobrze, ja to może rozbiorę i umyjemy to wszystko w benzynie. No ten akurat zapieczony nie jest, bo to mi tu ładnie wychodzi. I tu w środku jest taka sprężyna. Tą zupkę tu wylejemy resztę. Teraz to zacznę myć. Ja używam takiego sposobu na mycie zwykłą benzynę w dużym słoju. No jak widać na filmie, ona jest cała czarna, ale w rzeczywistości jest tak, że ona tu u góry nie ma żadnych paprochów, które miały wpływ na popychacz, ponieważ ten cały syf, wszystkie opiłki, wszystko siada na dno. A jak widać, jest ten słój tak wysoki, że po prostu u góry sobie myjemy i całe ciężkie brudy nam spadają na dół, a my cały czas u góry mamy w miarę czystą benzynę. Aha, to najpierw może sprężynkę. Jak tam stan baterii? Powinno wystarczyć. Mówcie coś. Ja się na razie patrzę. Podziwię. Aha, tu jest taki segerek jeszcze na tej części. Żeby po tym wiedzieć, jak sobie to naprawić. No. Ten segerek też bym chętnie wyjął. Zaraz to zrobię. Umyjemy. A użyjemy pincety samozaciskowej. Można się w takie pincety wyposażyć, fajne.
to dokładnie wszystko. Tu można przyspieszyć w jakimś programie teraz. Nie brakuje. Trzeba to będzie myśleć. Nie, jakoś nie potrafię myśli jakoś tak poskładać. Dobra, te dwie części mamy umyte, już dajemy sobie na czystą szmatę. Rozbieramy teraz tą środkową część. To jest taki zaworek zwrotny z kulką w środku. Żeby go rozebrać, to tą czapeczkę ściągamy. Tutaj w środku mamy, no widać jak jest zaworek zwrotny zbudowany, mamy kulkę i taką sprężynkę piękną, taką małą, to wszystko umyjemy. No, tu jest kulka, no może jedziemy. Jak zasłaniam swoimi ręcznymi, niezręcznymi grabiami, to tutaj mi zaraz po łapach dajcie. Na razie wszystko jest. Wszystko bardzo okay, widoczne, no. Wszystko ok. Cieszy mnie to bardzo. A jak tylko zaczniesz zasłaniać, od razu przywołam cię do porządku. Aż się boję, bo tu w dwójkę nade mną stoją i... Uff, ale będę grzeczny, nie będę rozrabiał. Płuczemy tą część, tą, która sprężynkę zamyka, zabezpiecza, żeby miała się o co oprzeć. Teraz naszą piękną sprężynkę. Put i została oddana. O kurczę, kto by ją tam znalazł? A magnesikiem byśmy może spróbowali wyciągnąć. Zgub takie coś. No jak się zgubi, to koniec, no. Znaczy no, na złą po inny popychacz, no i sprężynkę przełożyć. Dobrze, do sprężynki jeszcze wrócimy. No, beznana wsiąka w czystą szmatę. To też tylko tak wypłuczymy. Kurka, to już bym nie chciał, żeby wpadło do środka. No i to jest środek popychacza rozłożony, wszystkie części widać. Teraz jeszcze wyczyścimy. No właśnie, zbliżenie prosimy. Wszystkie organy popychacza. Dokładnie, organy wewnętrzne. Wszystko wierało. No i teraz jeszcze tą część tu wyczyścimy w środku. O, tutaj pani Gabrysia mi tutaj podaje. Pomaga bardzo. No, samemu to by się nie chciało takiego filmu kręcić. Ja to ostatnio słuchałem. Danakan? No. Kurczę, może to się uda jakoś. O, kapie. I tak olej u mnie był gorszy. Nie, tu jeszcze w miarę. Tylko, że do popychacza, tak jak mówiłem, olej jest doprowadzony pod ciśnieniem przez tą dziurkę i on jako tako nie przepływa przez popychacz. Może przepłynąć tylko jeżeli wałek rozrządu naciska na popychacz i go ściska cały czas, to może przez szczelinę między tymi tłoczkami olej wypłynąć. Ale to tylko wtedy, gdy jest popychacz ściśnięty przez wałek. No, ale... Przydałoby się teraz powietrze wcisnąć, nie? No można by sprężone powietrze wydmuchać, jasne. Dlatego trzeba, to wyszło. Dlatego trzeba cholernie dbać o to, żeby często olej wymieniać, tak jak fabryka nakazuje, bo jak jest brudny olej, naprawdę w ten mechanizm tu wejdzie, w te dwa tłoczki, pokażemy po tym, jak to się składa, jak to precyzyjnie wykonane jest, że wystarczy minimalny paproch i te części się zatrą, koniec, nie ma. Nie kasuje luzu.
A zwłaszcza jak mamy zabytkowy samochód, ponad 20-letni, no to... A, umyłem to. Co tu w środku jeszcze jest? Skarby. Dobrze, jakby to się do tego dobrać. No tak, to mi to wpadnie do środka, a może nie wpadnie. Do mycia używam zwykłej benzyny, tej ze stacji benzynowej. I powiem wam, że ona myje doskonale, ona ma jakieś składniki. Myje lepiej od zwykłej benzyny ekstrakcyjnej, wypróbowałem to już x razy. Ona ma jakieś składniki, nie wiem, czyszczące, w cudzysłowie oczywiście. Świeci się jak psuchule na wiosnę. Żeby nam tylko do środka nie wpadł. Dlaczego tak wpadł i słoik rozbił? Ojojoj. Byłoby to wąchać. Ojej. Ojej, o zapaleniu już nie wspomnę. Ile minut mamy? Na razie 11. Masz, kurczę. To tak pół godziny wystarczy? Masz karty na tyle? Nie będzie najmniejszego problemu. Czego wykorzystać do czegoś w końcu? Niech się do czegoś przyda, nie? Płuczemy. Też jeździ ulicą, to nie pomaga. Ja tu stoję, przepraszam. Stoi, nie jeździ. Może płuczemy to dokładnie. Jak na przykład wymieniamy uszczelniacze zaworowe, no i mamy te wszystkie popychacze na wierzchu, to warto porozbierać wszystko, wypłukać, wyczyścić. Zaraz pokażemy jeszcze dwa. No, dwa ciekawe zabiegi, które można wykonać. Dobrze. Benzynę chyba odstawimy. No, oddychają się wystarczająco, trzeba się odkazić teraz, kurczę. A mógłbym prosić. A o, proszę bardzo. Ojej, dobra. Taki fuzyl. Spoko, ja to tylko sprzątam. Do wytarczy trzeba użyć jakiegoś ręcznika takiego, żeby włoski nie zostawały. Fajnie w czymś takim się sprawdza. No, sprana bawełna. Germany, popatrz. Szkoda, że tu roku nie ma wybitego. Jeszcze rocznik ulicy. No, a to ja to wyjąłem z... Może nie pamiętam, myśmy razem byli i wyjęliśmy ze złą. No, tu można zauważyć tą powierzchnię. No, akurat nie ma zużycia. Idealne lustro jest. Ale tu jeszcze mała uwaga, jak taki popychacz się zatnie i nie kasuje luzu, to takim samochodem no jak najszybciej trzeba skończyć jazdę, ponieważ jeżeli popychacz nie kasuje luzu i słychać ten charakterystyczny stuk, w momencie stukania w to miejsce uderza wałek i wtedy się zrywa film olejowy i ta powierzchnia bardzo szybko się zużywa. Dobra, no to mamy tyle. Dobra. Czemu nie? Bredzę jak poczaskany. Trzeba wyciąć ten kawałek. Wszystko się wytnie. Wszystko wytniemy, tak. Wytniemy jakieś 20 minut filmu. Dobrze. Z resztki benzyny wycieramy to. Tą środkową część. Żeby przypadkowo nie było bum. No i tutaj jeszcze jedną rzecz zrobię ciekawą, bo i to jest zaworek zwrotny i ta kulka jest, zaraz, ona jest w tym miejscu, jest tak. Jest taka technika polerowania metalu, dociera się jakąś część na płycie traserskiej, no i używa się past, coraz drobniejszych. Jeżeli metal chcemy na lustro wypolerować, to robi się to metal o metal bez żadnych past ściernych. I da się wtedy metal wypolerować dosłownie na lustro, że jest idealnie płaskie i gładkie. No i tutaj
Właśnie przychodzi mi do głowy taka jedna ciekawa operacja, bo ta kulka tu siedzi w tym gnieździe, no i to jest, no po prostu to jest zawór zwrotny i olej nie może, no może przez ten zawór zwrotny tylko w jedną stronę płynąć. Po prostu to musi tu idealnie szczelne być gniazdo z tą kulką. No i tu możemy takie coś zrobić, jak mamy to całkowicie umyte, czyste, to wkładamy tą kulkę tu, przyciskamy palcem i po prostu kręcimy tą kulką w tym gnieździe. Jest to takie docieranie metal o metal. No i tak kręcimy z minutę. Najlepiej wziąć szkło powiększające i to tu obejrzeć to gniazdo dokładnie, czy ono nie ma wżerów. Bo jeżeli tu w gnieździe będzie wżer, no to olej, to ten zawór nie będzie szczelny i taki popychacz też będzie do wyrzucenia. No akurat szkła powiększającego ze sobą nie wziąłem. Ja chcę kupić 80. No wszystkie miały uszczelnia po popychacze hydrauliczne. To już wiem, kto mi będzie z nią robił. Jezior. Czyli jak to mamy idealnie umyte, wkładamy tą kulkę, palec i trzemy. Ale tak a propos, znalazłam piękną 80. Oj. No teraz jestem zakochany tam czasem w jakichś 80. Ale jaki to miał kolor? Ciemny grafit. Metalik. Właściwie gołym okiem widać, że to gniazdo. No nie ma wżerów. Ale tak jak mówię, to trzeba szkłem powiększającym sprawdzić, bo no tak gołym okiem widać, ale, no, ale ze szkłem więcej widać. Czyli jeszcze go będziemy trzeć. Zaznaczam, tu nie używamy żadnych past do docierania. Tylko metal o metal na sucho. Dobrze, teraz jedną fajną rzecz możemy jeszcze zrobić. Ta sprężynka, która dociska nam tą kulkę, jak już mamy stary popychacz, który ma ze 20 lat, to można podejrzewać, że ta sprężynka już jest troszkę, jakby to powiedzieć, ściśnięta. Sorry za słownik. Ja w moim aucie tak robiłem, że po prostu naciągnąłem tą sprężynkę, żeby ona ciut mocniej tą kulkę dociskała do gniazda. No po 20 latach, wiecie, ciepło, zimno. Minus 10 plus 100, ona ma prawo się troszkę, no, po tylu latach zdeformować, że tak powiem. No traf sobie. Najlepiej było ją porównać do nowej. Jeszcze troszkę ją pociągnę. Czego ona teraz wyszczeliła? To po filmie. No już chciała uciekać, Dobrze, to tą część złożymy. Żeby nam już nie uciekła ta popychacza. Także przyjmujemy, że gniazdo było sprawdzone, dotarte dwa razy lupą sprawdzone. Spadł gdzie na ziemię, bo tego nie znajdziemy. Jak widać, kulka, sprężynka i teraz... No, raczej nie ma prawa uciec. Oj, czyżby już? No już. Także tak to wygląda. Z drugiej strony, tak. No, tu w środku jest ta kulka, ona musi... O, jak naciskało, ona musi fajnie powracać. No i ona zamyka ten zawór zwrotny oczywiście. A tu jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. O której zapomniałem. Kręć, Max. Jeszcze raz to ściągam. O czym zapomniałeś? No, sprawdzić jedną rzecz jeszcze. Składamy te dwie części razem, czy one, jakby to powiedzieć, chodzą bez żadnych zacięć, że tak powiem. Bo widać, że idealnie jest. No to musi luźno chodzić, to nie może chodzić ciężko. No, mamy pewność, że
No, że, ta część, że te dwie części nie są zatarte. I tu w środku jest olej zamknięty tym zaworkiem zwrotnym i tu nie ma żadnych uszczelek, nic. Tu po prostu tak dokładnie to jest wykonane i precyzyjnie ta powierzchnia i ta powierzchnia w środku, że to jest to uszczelnienie. Po prostu jest to z taką dokładnością wykonane, że ten olej, olej nie ucieka przez ten styk tu. No. Znaczy wiadomo, że ucieka, ale w tak minimalnych ilościach, no bo nie da się idealnie szczelnego zrobić połączenia takiego metal na metal, nie? Ruchomego. Dobrze, czyli to mamy sprawdzone. To składamy to szybko. Sprawdzamy, czy ta kulka nam zaworek zwrotny, czy nam sprężynuje, no czuć, fajnie. Wraca na swoje miejsce do gniazda. No to składamy te dwie części razem. Jak składamy teraz, to czuć, jak w tym tłoczku ten cylinderek spręża powietrze. O, widać, że wraca. Tu oczywiście sprężyna ma być. A tu jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić, czy ta część w tej się nam nie zaciera. No widać, że chodzi to luźno, nie zaciera się. No to składamy. A zegarek założymy. Tam będzie trzeba powycinać tego dźwięku dużo. W jakim programie? Teraz jeszcze musimy najważniejsza rzecz, napełnić tą część olejem, żeby... No ma być napełniony olejem. Proszę uważać na operatora. Aj, tak. Nie, najpierw trzeba się napić. Oj, to już dużo roboty zrobione. Oj. Prawie cała robota zrobiona. W butelce została jakaś... Swojskie wino. Pewnie. Tak, odrobina na dnie. No to pozdrowię wszystkich widzów i operatora, i pani Gabrysi. A operator może tylko popatrzeć. Niestety, operator musi być 100% trzeźwy. Musimy to zalać olejem i odpowietrzyć. Robimy to tak, że nalewamy tu oleju. O. Jest tam Max, fajnie? Mhm. Teraz tak, zważamy tą kulkę, żeby ten olej tam wpłynął na dół i naciskamy. Nie wiem, czy widać, jak bąbelki powietrza idą. W ciągu olej cały na dół. Tak długo tą czynność powtarzamy, aż bąbelki powietrza nie będą wychodzić z dołu. O, widać te bąbelki teraz. Mam nadzieję, że widzicie je tak dobrze jak ja. Znowu wyszedł olej. Bąbelek powietrza znaczy się, kurczę. Znaczy, żeby to wino miało taki na mnie zły wpływ? Kto wie? Kto wie, co ty tam w tej butelce masz? Mhm. I w tym winie, co było. No i teraz czuć, że nie mogę tego wsadzić na dół, ponieważ zaworek zwrotny trzymie. Dopiero jak kulkę zważę, to leci na dół. I ewentualne powietrze. No widać, że już nie ma. No nie ma. Już bąbelki powietrza nie lecą. O. Teraz się usztywnił. Ale czemu przedtem mi to chodziło w górę, w dół? Jeszcze sprawdzamy kulkę, czy ta sprężynka dobrze ją dociska do gniazda. No i teraz jak tu naciśniemy, to musi być... No nie ma prawa to zejść na dół, no. Jak jest zaworek zwrotny szczelny i to wszystko dobre, to nie ma prawa zejść na dół. No i teraz możemy złożyć resztę.
ten środek tu najlepiej zalać cały olejem, no i po prostu złożyć to. Tu jest taki pierścień z segara, trzeba pokonać jego opór, no i wsadzić to tam na dół. Powinno... O! No, nawet palcami to wsadziłem. Wlazło. No, wlazło. No i teraz by można jeszcze wziąć szczykawkę i igłę, znaczy można, trzeba, zanim to wsadzimy do samochodu, to szczykawkę, igłę i tu to wypełnić olejem całe do pełna. Ja może nie będę pokazywał na razie, bo... No ale tak wygląda czyszczenie po pychacza hydraulicznego. No to chyba tyle. No to co, to na koniec jeszcze się napijemy wina w takim razie. Przy jednym popychaczu można wytrzymać, przy kilku... Aha, no gdybyśmy tak mieli silnik AU12, 4 zawory na cylinder. No to myślę, że nie dotrwałbyś do ostatniego. To ile by było popychaczy, nawet tego policzyć nie potrafię. 12 razy 4, 40, 50... 12 razy 4? No pan, 50 nie? 48. Nie, 12 razy 4 jest... 48. Aha, no. Oj, to wino ma na ciebie zły wpływ. No, dziękujemy bardzo. Zrób to sam z koleżanką w swoim własnym garażu, najlepiej z koleżanką. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Co byśmy tu na jaki następny odcinek nakręcili? Coś nakręcimy, nie? Coś nakręcimy. Na pewno będzie. Czyszczenie popychaczy z samochodu Porsche, bo kolega... Koledze się właśnie popychacz... Zaczęły klepać popychacze w starym, zabytkowym Porsche, ponieważ auto stało ponad miesiąc, nie wiem, czy on tam oleju zbyt często nie zmieniał. W każdym razie zaczęło mu to klepać, no i czeka nas rozbiórka, może to pokażemy na filmiku. Przy okazji będzie wymiana uszczelnia czy zaworowych? Już nie tylko Audi, a też Porsche. No, oczywiście my tylko zabytki. Te nowe samochody to nie, one nie mają duszy. No nie kręcą. Nie kręcą. Tak właśnie. One nie mają tej swojej tożsamości, prawda? Masz, dokładnie, nie ma nic. Takie bezpieczne. Nie, że nie ma nic. No są fajne, ale niektórym, nie wszystkim, bo niektóre mają tożsamość, prawda? Oczywiście, ale tylko niektóre. Ale niektóre takie są bezpłciowe, że my je tak raczej omijamy szerokim łukiem. No. Ale nie wszystkie, tu zaznaczam nie wszystkie. Jesteśmy bardzo... O, właśnie, mają charakter. My jesteśmy bardzo wybredni. Oj, wybredni to strasznie. No to pozdrawiamy wszystkich.